Możemy jechać. Płynąć raczej. No, serdecznie witamy. Raz z nimi dotarła sauna mobilna na kółeczkach, z której będzie można skorzystać po wyjściu z jeziorka. Także dziękujemy za przybycie, a upomowała saunę nam gmina Włodawa. Wszystko jest prawie w jednym miejscu, ognisko, są kijki, będzie kiełbasa. Jest oczywiście bigos i zapraszamy serdecznie później po wyjściu z wody na konsumpcję. Wszystko pod namiotem z balonikami. Przesunął się jakieś 2-3 metry, ale za to przejrzystość wody rewelacyjna. Warto będzie tego doświadczyć. Przebraliśmy się. Nie bądź taka. Już przebraliśmy się, pani. Gdzie my się przebieramy? Dawaj nóżka do góry. Nie, 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 n
Gdzie? I rozpoczniemy imprezę. 12:10, bardzo będę prosił, żeby się wszyscy ustawili plecami do jeziora przy ognisku i zaczniemy oficjalnie imprezę. Rok temu zapoczątkowały to trzy kluby, klub z Włodawy, z Chełma i z Warki. W tej chwili zaprosiliśmy kilka innych klubów. Myślę, że to będzie się rozrastało. Chciałbym się przedstawić, mam na imię Jacek, reprezentuję klub Wareckich Morsów, również klub Włodawskich Morsów. Nasze spotkanie zrodziło się, pomysł zrodził się... Jacek, Jerzy, reprezentujemy Chełmskie Morsy! Morsy z Kuzmyna, Lubycza, Tomaszów Tubelski. Morsy Krasnystaw, Krasnystawskiej Karpie! Drużyna sportowa morsujący Firlej, z Firleja. Małżonka, zapraszam do małżonka. Gratulujemy. Za chwilę przeprowadzimy wspólną rozgrzewkę. Pierwszą część rozgrzewki przeprowadzą dwie sympatyczne dziewczyny z Lubyczy Królewskiej, tak? Tak jest. I następnie ustawiamy się nad brzegiem jeziora i mamy sygnał, wszyscy wspólnie dojdziemy do jeziora. Thank you.
Także podskakujemy jeszcze. Proponuję. Niech moc będzie z wami. Imponujące widowisko. Może bitwa pod Grunwaldem. Zakopując pewne proporcje oczywiście. Zbliżamy się w stronę Pomostu i tutaj radośnie podskakujemy. Kiełbaskę. Nie, 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 nie
wymyśliłem sobie to rok temu, nazwałem to jako nieformalny zlot morsu krokodyla, ze względu kierowało mną przede wszystkim chęć rozpodobania tego miejsca siłą, ogromny sentyment do wodarzy, do przyrody, Na razie to brzydkie kaczątko. Brzydkie kaczątko, jeszcze. W środku to chyba młody.